ma wyglądać to pierwsze uderzenie i tylko z jego strony teraz przymiarka do zagrania takiego długiego przez cały stół, niemalże bili czerwonej do jednej z łus. Nie udało się, widzieliśmy właśnie, co sobie Shaun Murphy zaplanował, no ale tym razem Anglik pomylił się. No i szansa dla Marcina Nitschke, ale widzimy, że sytuacja wciąż trudna dla naszego reprezentanta, więc trzeba białą bilę wyprowadzić dalej od tego skupiska bili czerwonych. Tak też zrobił Marcin, ale Shaun Murphy mimo wszystko w sytuacji, która umożliwia prowadzenie gry. Myślę, że teraz właśnie inicjatywa po stronie Brytyjczyka. Marcin być może znajdzie tu rozwiązanie w tej sytuacji. No, dużo defensywnych zagrań na początku czwartego frame'a. Wciąż żadnemu z zawodników nie udało się zdobyć punktu, ale Shaun Murphy znów analizuje. No, widać wyraźnie, co zamierza zagrać. Podobne zagranie kilka chwil wcześniej nie przyniosło powodzenia, ale być może teraz skoryguje coś Shaun Murphy. Tak się też stało, 1-0. Czerwona w łuzie, wyjście na bilę zieloną. Popatrzył od razu, jak ta biała powinna się ustawić po zagraniu bili kolorowej. Przeniósł ją bliżej czarnej, no i ma tutaj dobrą sytuację. Mógł sobie tę sytuację akurat wielowariantowo rozstrzygać. Skierował czerwoną do boku, ma okazję, by wbić również niebieską. Już nie do boku, a w lewą górę. No i zobaczymy, co teraz Shaun Murphy postanowi zrobić, gdzie pośle czerwoną bilę. O! Tego chyba nie spodziewał się nawet sam zawodnik, bo sytuacja raczej czysta, no ale nie martwi nas to, bo możemy oglądać znowu w akcji Marcina Nitschke. 10-0 prowadzi Shaun Murphy. Szansa na odrobienie tych strat po stronie polskiego reprezentanta. Jest pierwszy punkt zawodnika, który aktualnie znajduje się przy stole w tym frame'ie. Niebieska powinna wylądować w bocznej łuzie. Tak się też staje. Marcin jednak teraz będzie musiał się poważniej zastanowić nad tym, jak dalej prowadzić grę. Widać wyraźnie, że sytuacja dla samego zawodnika nie jest prosta. Shaun Murphy no, pewnie już dlatego z uwagą przygląda się temu, co robi jego przeciwnik, bo zdaje sobie sprawę, że może za chwilę podejść do stołu. Zdecydował się Marcin na dość defensywne zagranie, ale długo próbował znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, by kontynuować tą serię punktową krótką na razie. Ale wyjścia z tego ustawienia nie znalazł. No i tak jak mówiłem, trudno taką defensywną grą zaskoczyć Shauna Murphy'ego. Naprawdę trzeba to wszystko robić perfekcyjnie, kiedy tylko zawodnik o przydomku, jednym z przydomków, rozsądny wojownik zwietrzy swoją szansę, to od razu zachowuje się tak, jak zachowuje się taki bezwzględnie strzelający kolejne bile zawodnik. Zresztą tu nawiązanie do kolejnego przydomka The Machine Gun. Tak się właśnie również określa Shauna Murphy'ego. No i zaczął tą serię Widzieliśmy najpierw czerwona, zielona. To już było zagranie chyba, tak można powiedzieć, z wyższej półki. Znowu czerwona i teraz pewnie brązowa. (19:6) i od razu wyjście na czerwoną do boku. A więc tutaj pełna kontrola nad tym, co się dzieje. Od razu też próba analizy tego, co później może się wydarzyć, bo Shaun Murphy na pewno tutaj czyta całą grę o nie tylko ten jeden ruch do przodu, o 2, 3, może nawet więcej. No ale to jest właśnie cecha zawodników, którzy znakomicie panują nad białą bilą. (20:6), no ale teraz w niełatwym położeniu jest Murphy. Zresztą widzieliśmy taki grymas na twarzy tego zawodnika, no bo utrudnił sobie zadanie, no i spudłował przy tym zagraniu. Okazja dla Marcina Nitschke, bo on ma w tej chwili dość dobry układ i powinien z tego skorzystać. Jest co prawda prowadzenie 20:6 jego rywala, ale za chwilę to wszystko nam się może odwrócić. Jeśli Marcin Nitschke będzie konsekwentny, na razie dobrze rozpoczął od wbicia czerwonej, no to powinno mu to przynieść spory dorobek punktowy. Biała blisko czarnej, a więc no, kwestia tylko tutaj spokojnego podejścia do tego wariantu. Ale ważne jest również to, by biała ustawiła się w taki sposób, aby później można było atakować kolejną bilę czerwoną. Marcin zrobił to dobrze. Popatrzmy, bo przytrafiło się wcześniej już Marcinowi pudłować w takich sytuacjach jak ta przed momentem. Tym razem jednak bezbłędny Marcin Nitschke, możliwość zagrania różowej. No i efektowne zagranie reprezentanta Polski. Marcin Nitschke na prowadzeniu 21:20. I co najważniejsze, okazja do kolejnych zdobyczy punktowych, bo znowu dobry układ dla Marcina. Czerwona w prawy dolny róg. Możliwość od razu zagrania czarnej, a więc kontrola nad białą bilą cały czas ze strony naszego zawodnika i to ważne. Czarna ląduje w łuzie, a więc kolejne 7 punktów na koncie zielonogórzanina. Jest jeszcze okazja, by tą czerwoną, podobnie jak przed momentem czarną, posłać do łzy. I za chwilę obejście stołu i zagranie czarnej, ale do przeciwległego rogu. O tym Marcin już wie, ale jeszcze patrzy, co też powinno stać się z białą, aby móc tę serię kontynuować. Stąd jeszcze krótka zwłoka. No i teraz będziemy mieli to, o czym mówiłem wcześniej, oby precyzyjnie. (37:20) prowadzi Marcin Nitschke. No i teraz powinno to zagranie również przynieść mu kolejny punkt. Choć to wbrew pozorom nie jest łatwa pozycja. No, trzeba tutaj tak białą pokierować, by po uderzeniu w czerwonej ta druga bila powoli, właściwie po linii prostej, no, za mocno chyba tutaj uderzona czerwona. Zostawmy to zresztą Marcinowi. W każdym razie na 37 punktach na razie zatrzymał się reprezentant Polski i Shaun Murphy ponownie przy stole. No i tutaj nie było ataku od razu, tylko przeniesienie białej bili poza linię kolorowych, a więc utrudnienie życia rywalowi. Bardzo dobre zagranie. Marcin tutaj rzeczywiście w nie najlepszym położeniu, ale no, on również może zagrać podobnie jak przed